Jakie wrażenia po wczorajszym golu? Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że jutro, że wczoraj tak się mecz ułoży, że strzelę bramkę i dołożę do tego dwie asysty. Trenujemy te stare fragmenty na treningach i w końcu wyszło. Ostatnio nie było okazji, żeby strzelać, ale wczoraj była okazja i z tego się bardzo cieszymy, że była bramka, a potem trzy kolejne i wygrałeś w meczu. Dlaczego zapuściłeś brodę? Dlaczego zapuściłeś brodę? Ale dałeś mu teraz, kurde. Dziewczyna mnie o to poprosiła. Widzisz, co dziewczyna potrafi zrobić z facetem? Jaki był twój najlepszy gol w karierze? W karierze, jak już byłeś piłkarzem, o którego biła się Barcelona, Real. No to pierwszy gol tutaj w takiej poważnej piłce, no to był w debiucie w Superpucharze Polski tutaj na stadionie Legii z Zawiszą Bydgoszcz rok temu. Czy dla ciebie treningi są ciężkie? Tak, każdy trening jest dosyć ciężki, wiadomo. No raz warunki te treningowe są lżejsze, raz jest trochę ciężej, ale zazwyczaj czuć te zmęczenie zarówno fizyczne, jak i psychiczne, więc każdy trening jest ważny, dlatego po każdym treningu człowiek czuje się zmęczony. Łukasz, uwaga do ciebie pytanie, pierwsze i ostatnie. W jakich klubach profesjonalnych grałeś? Ale wymień te profesjonalne. Czyli jeden, tak? No czyli Kmita Zabierzów. Tak, zaczynałem profesjonalną taką karierę swoją w Kmicie Zabierzów, to jest koło Krakowa. Później grałem 7 lat w Widzewie Łódź i od 2 lat jestem piłkarzem Legii Warszawa. Do Dominika? Jak wspominasz na tych ludzi? Bardzo fajnie, ale bardzo się cieszę, że jestem w Warszawie. Od ilu lat grasz w piłkę nożną? Tak naprawdę odkąd pamiętam. Zacząłem, wiadomo, jako młody chłopak grało się zawsze na podwórkach, tam gdzie było trochę miejsca. A tak profesjonalnie, no to już 16 lat. Mam pytanie do Dominika. Ile zarabiasz kasy po meczu? Na to pytanie, to jest jedno z pytań, na które odpowiadam ja. Dominik zarabia tyle, że ty byś chciał też tyle zarabiać. Dziękujemy za pytanie. Z jaką drużyną zagramy w czwartek i z jakiego kraju ona pochodzi? Na pewno wiem, że jest z Rumunii. Jak się nazywa? Cisza? Lech. Lech! Lech z Rumunii? Panie trenerze, szybko lekarza. Chcę Botswanami? Dominik, uznajemy czy nie? Uznaję. FC Botosani. Wiesz co ja bym jeszcze zrobił? Ponieważ ten kolega dobrze wymienił nazwę kraju, to jest odpowiedź na spółę. Dzięki chłopaki! Jaki zawodnik Legii gra z numerem 6 na koszulce? Jest! Brawo! Co, nie wiedziałeś? Kto strzelił zwycięską bramkę w finałowym meczu o Puchar Polski? Marek Sagadowski. Marek Sagadowski! Panie trenerze, jak teraz przejmiemy ruchę? Jak za to gra pani? Czy na górę, czy ja?